Siema, jestem Przemek i gdzieś mam Egipty i Chorwację, bo Polska lepsze ma atrakcje. Dzisiaj wracamy do tematu turystyki i zapraszam do Miasta Królewskiego, w którym rezydowała niejedna koronowana głowa. A co tydzień kryminalne zagadki rozwiązuje tam detektyw w Sudanie. Zapraszam do Sandomierza. Według danych statystycznych z 2013 roku Sandomierz zamieszkują 23 200 osób mieszkających na powierzchni 28,7 km2. Gęstość zaludnienia wynosi 841 osób na km2. Średnia wysokość nad poziomem morza wynosi około 200 metrów. Sandomierz usytuowany jest na pograniczu Wyżyny Sandomierskiej, Równiny Tarnobrzeskiej i Niziny Nadwiślańskiej, na lewym brzegu Wisły, administracyjnie w województwie świętokrzyskim i powiecie sandomierskim. Na terenie Sandomierza znajduje się część Gór Pieprzowych, najdalej wysuniętego na wschód ogniwa Gór Świętokrzyskich. Są zbudowane głównie z łupków ilastych i takich oto piaskowców kwarcytowych, powstałych około 500 milionów lat temu w środkowym Kambrze, jako osady morskie. Były poddawane licznym fałdowaniom, przez co dzisiejszy upad warstw może przekraczać 90 stopni. Dla niekumatych wytłumaczę. Były sobie morskie osady i one leżały tak. Przyszły sobie ruchy tektoniczne i takie pofałdowały, że one mogą leżeć tak. Pierwsze ślady osadownictwa na terenach dzisiejszego Sandomierza pochodzą z neolitu. Już w X wieku w Sandomierzu istniała osada, która szybko stała się grodem piastowskim. Archeolodzy odkryli tam naczynia ceramiczne pochodzące z tego właśnie okresu, które bez wątpienia powstały w Wielkopolsce. W XI wieku w sąsiedztwie pierwszego grodu powstał drugi, który dał początek miastu. Dzięki położeniu nad Wisłą, w miejscu przeprawy szlaku handlowego na Ruś, Sandomierz coraz szybciej zyskiwał na znaczeniu. Za panowania Bolesława Chrobrego, Sandomierz był jednym z najważniejszych grodów w państwie. Jak zapisał w swojej kronice polskiej Gal Anonim, Boleslaus Vero in Wratislaw et in Krakowia et in Sandomir sedes regni principales obtinuat. W okresie rozbicia dzielnicowego Sandomierz był stolicą księstwa sandomierskiego. Pierwszym jego władcą był Henryk Sandomierski, syn Bolesława Krzywoustego. Pierwsza inicjatywa lokacyjna na prawie niemieckim pochodzi z 1243 roku. W 1259 miasto zdobyli Tatarzy, którzy mocno zniszczyli miasto. Ponownej lokacji miasta dokonał w 1286 roku Leszek Czarny. Od końca XIV wieku aż do rozbiorów Polski w Sandomierzu odbywały się zjazdy szlacheckie, ziemski i grodzki. O, już są. Okres od XV do XVII wieku to okres częstych pobytów dworów i królów w Sandomierzu. Bywał tam m.in. Zygmunt August. W 1613 roku w Sandomierzu otwarto kolegium jezuickie. Ważnym wydarzeniem w historii Sandomierza jest potop szwedzki, podczas którego miasto prawie przestało istnieć. W czasie zaboru Sandomierz był granicą pomiędzy Królestwem Polskim zależnym od Rosji a Galicją zależną od Austro-Węgier. Stracił wtedy swoje znaczenie administracyjne i gospodarcze. Podczas I wojny światowej miasto zostało porządnie zniszczone. Po 11 listopada 1918 roku miasto przeżywało swój kolejny rozkwit. Według planów Eugeniusza Kwiatkowskiego z 1935 roku Sandomierz miał być stolicą Centralnego Okręgu Przemysłowego. Niestety, ni stąd, ni zowąd, plany te zniweczyła II wojna światowa. Nikt się tego nie spodziewał! W czerwcu 1942 roku Niemcy urządzili w Sandomierzu getto dla Żydów. Zlikwidowano je 4 miesiące później, kiedy część więźniów zastrzelono na miejscu, a część wywieziono do obozów w Bełżcu.
jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków w Sandomierze, jak i jednym z symboli, jest Brama Opatowska. Ufundował ją w drugiej połowie XIV wieku Kazimierz Wielki. Była częścią murów obronnych i jedną z głównych bram wjazdowych do miasta. W XVI wieku zwieńczono ją renesansową attyką, ufundowaną przez Stanisława Bartolona. Zamek Królewski, mieszczący się na Skarpie Wiślanej, został zniesiony przez Kazimierza Wielkiego. Rozbudowano go w XVI wieku. Zniszczono podczas potopu szwedzkiego, odbudowano w 1680 roku. Łączy w sobie trzy style architektoniczne: gotyk, barok i klasycyzm. Sandomierski ratusz został wzniesiony po najeździe Litwinów w 1349 roku. Pierwotnie gotycki, na planie kwadratu z ośmioboczną wieżą. W XVI wieku przebudowano go na wydłużony prostokąt. Codziennie o godzinie 12 z wieży ratuszowej grany jest hajnał sandomierski. Katedra pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny to gotycki kościół, zniesiony w 1360 roku, a więc znowu za rządów Kazimierza Wielkiego, rozbudowany w drugiej połowie, uwaga, XV wieku. Nikt się tego nie spodziewał. Od 1960 roku bazylika mniejsza. Podziemna trasa turystyczna w Sandomierzu to zespół dawnych piwnic połączony w jedną trasę, której znaczna część biegnie pod rynkiem. Wejście znajduje się przy rynku 12 od ulicy Oleśnickich. Wyjście pod ratuszem. Chodniki znajdują się na głębokości od 4 do 12 metrów. Legenda głosi, że po jednym z najazdów Tatarów w XIV wieku mieszkańcy Sandomierza zwołali radę. Zastanawiali się, jak dać kres tym najazdom. Z inicjatywą wystąpiła pewna sandomierska dziewczyna o imieniu Halina. Zaproponowała ona, że pójdzie do obozu Tatarów i zaprowadzi ich w sandomierskie podziemia. Tak zrobiła. Poszła do tatarskiego obozu, powiedziała tak: Słuchajcie, zaprowadzę was do podziemi miasta. Tylko musicie być cicho. Zdobędziecie to miasto. Oni jej uwierzyli i poszli. Gdy przekraczali granicę podziemi, wypuściła białego gołębia na znak, że wejście można już zasypać głazami. Strażnicy zasypali to wejście. Błądzili tam kilka godzin. Tatarzy się zorientowali w końcu, że to pułapka i zamordowali dziewczynę, ale sami zginęli z głodu. Co tydzień w czwartek na antenie telewizyjnej Jedynki można oglądać serial Ojciec Mateusz, którego akcja dzieje się w Sandomierzu. Ksiądz o imieniu Mateusz pomaga tam sandomierskim policjantom w rozwiązywaniu kryminalnych zagadek. SKS Wisła Sandomierz to męski klub piłkarski założony w 1925 roku. Występuje w rozgrywkach na poziomie trzeciej ligi. Domowe mecze rozgrywa na miejskim stadionie sportowym w Sandomierzu, mogący pomieścić 2221 widzów. A, pewnie jest jedno stojące miejsce. Karol Bielecki urodził się 23 stycznia 1982 roku w Sandomierzu. Jest to polski były szczypiornista, występujący na pozycji lewego rozgrywającego. Obecnie trener piłki ręcznej. Reprezentant Polski, wicemistrz świata z 2007 roku, brązowy medalista mistrzostw świata z 2009 i 2015 roku, zwycięzca Ligi Mistrzów 2016 z Vive Tauron Kielce. W 2010 roku doznał kontuzji lewego oka, która nie wykluczyła go z gry. Niedawno wydał swoją autobiograficzną książkę pod tytułem Wojownik. Sandomierz, piękne miasto, w którym można znaleźć wszystko. Od rozrywki na stadionie, przez zwiedzanie muzeów, aż do pięknej przyrody gór pieprzowych. Serdecznie zapraszam do Sandomierza. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę i najlepiej komentarz, bo ostatnio mało komentarzy zostawiacie. Kamerował starszy operator kamery sąsiad. Tutaj pokaż się widzom pięknie. Usiąść, bo ci głowę może uciąć. O, myślę, że widać.
Tak, zostawcie już łapkę w górę, czyli idziemy na pizzę. Siema.